Rozmowa dnia. I pierwsze pytania w środę do pana Stanisława Karczewskiego, byłego marszałka Senatu, senatora Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Gorący temat, czyli Międzynarodowy Komitet Olimpijski pozwala Rosjanom i Białorusinom startować w Igrzyskach Olimpijskich w sportach indywidualnych. Pana reakcja, pana komentarz? No ja mam nadzieję na zmianę tej decyzji. Na pewno będziemy wywierali presję na Komitet Olimpijski, aby doszło do zmiany. Tutaj no, nasze stanowisko, przynajmniej moje stanowisko, ale słyszę przecież ze wszystkich stron i sceny politycznej naszej polskiej, wszystkich polityków i nie tylko polityków, również sportowców, ale również obywateli, którzy są temu bardzo, bardzo przeciwni, nie rozumieją tej decyzji. Jest to złamanie zasad idei olimpijskiej. Przecież ta idea, nie tylko idea sport, promująca sport, zdrowie, rywalizację zdrową, ale również pokój na świecie. No więc tutaj nie ma miejsca dla agresorów, nie ma miejsca dla tych, którzy wspierają agresorów. Powinniśmy zbojkotować igrzyska w takim razie? No to w ostateczności może dojść do tego i też należy brać to pod uwagę. Zmiana tematu, drodzy państwo. Rozpoczyna się posiedzenie Senatu, kolejne. Wy jako PiS proponujecie, chcecie, by Senat zajął się dwiema sprawami. Reparacjami oraz obroną dobrego imienia Jana Pawła II. Dlaczego? O co chodzi? No, chcemy, żeby Senat wyraził swoją opinię na ten temat. Chcemy też wzmocnić stanowisko polskiego rządu w staraniach się o reparacje. Mówię tutaj o reparacjach. No, a drugi temat dotyczący obrony dobrego imienia Jana Pawła II. No, wydaje mi się zupełnie oczywiste, że również i Senat, podobnie jak Sejm, podjął uchwałę podobnej treści, bardzo zbliżonej treści złożyliśmy projekt uchwały, ale niestety pan marszałek Grodzki nawet nie nadał numeru, biegu sprawie. Nie zostało opublikowane nasza uchwała. Bardzo mnie to dziwi. Jest to stanowisko niezrozumiałe, ale jednak haniebne. To wielki autorytet. Do tej pory mówiliśmy jednym głosem i dalej powinniśmy mówić jednym głosem i powinniśmy bronić dobrego imienia Jana Pawła II. Panie, a dlaczego na przykład Senat nie chce zająć się też reparacjami, pana zdaniem? Jaka jest pana diagnoza? Reparacje i Jan Paweł II. Sprawy wydawałoby się oczywiste. Jaka tu jest motywacja pana zdaniem? A do tego, panie redaktorze, proszę zaprosić pana marszałka Grodzkiego i zapytać się go, dlaczego? Bo ja tego nie rozumiem. No to jest nie, bo nie. Nie dlatego, że jesteśmy totalną opozycją i musimy mieć inne zdanie. Dlatego, że chcemy wzbudzać emocje. Mamy okres kampanii wyborczej i no, widzimy przecież w jaki sposób kampania jest prowadzona. W wielu obszarach są to emocje, emocje, jeszcze raz emocje, a brak merytoryki, brak poważnej dyskusji merytorycznej, brak poważnych propozycji. I myślę, że nie, bo nie. To jest zgodne również z doktryną, którą głosił były przewodniczący Grzegorz Schetyna, że jesteśmy totalną opozycją. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość zgłasza jakiś projekt, jakąś propozycję, to w Senacie mamy pewność, że nie. Nie. I to jest konsekwencja tej totalnej opozycji, którą zapowiedział i kontynuuje, zapowiedział były przewodniczący, a obecny i Platforma Obywatelska kontynuują. Emocje w kampanii wyborczej, o tym mówi Stanisław Karczewski. Drodzy państwo, do tego jeszcze wrócimy w naszej rozmowie. Kolejny bardzo ważny temat. Dzisiaj będzie okrągły stół rolniczy. Minister Henryk Kowalczyk spotyka się z protestującymi rolnikami. Chodzi między innymi o ukraińskie zboże. Chodzi też o tanie zboże w Polsce, których ceny bardzo spadły, no, między innymi z powodu zbóż ukraińskich w Polsce i w Unii Europejskiej. Da się rozwiązać problem? Rząd proponuje 259 zł dopłaty dla rolników w Lubelskiem i w Podkarpackiem do tony zboża. Mam nadzieję, że tak. Jest to temat gorący, ważny, podnoszony podczas naszych spotkań. Ja mieszkam w terenie rolniczym, co prawda w sadowniczym przede wszystkim, bo grójeckie moje okolice Nowego Miasta, w którym mieszkam, to przede wszystkim sadownictwo. I tutaj ten temat troszeczkę przycichł. Natomiast jeśli chodzi o zboże, no to temat bardzo często podnoszony na naszych spotkaniach, ważny. I jest propozycja,
pozycja polskiego rządu. Dobrze, że okrągły stół został zorganizowany, zostali z tego, co wiem, zaproszeni wszyscy. Mam nadzieję, że wszyscy przedstawiciele różnych organizacji rolniczych wezmą udział w spotkaniu z panem ministrem i dojdą do porozumienia i dojdą do dobrego rozwiązania. Czy tutaj Unia Europejska powinna być aktywniejsza? Powinna to jest być tak, aktywna. Że komisja zgodziła się na otwarcie granic. I dobrze, no bo musimy wspierać. To naszym obowiązkiem, w naszym interesie, nie tylko obowiązkiem, ale w naszym interesie jest wspieranie Ukrainy i militarne wspieranie, i polityczne wspieranie, i humanitarne wspieranie, i również gospodarcze. No taka jest prawda. Płacimy pewną cenę. No tu akurat w tym obszarze to jest, chociaż no również i w zakresie dozbrajania Ukrainy, to też są olbrzymie koszty, no ale też ponosimy koszty i też o nich trzeba odważnie mówić. Trzeba je minimalizować, tak jak chociaż właśnie wsparcie Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, no, która również zapowiedziała przekazanie środków właśnie na rozwiązanie tego problemu, o którym mówimy, już konkretnie o problemie zboża. Jesteśmy przy Unii. Już wiemy na pewno, że od 35 roku praktycznie nie będzie można rejestrować nowych aut, które są autami spalinowymi, za wyjątkiem aut na paliwo syntetyczne. To jest taki ukłon w stronę Niemiec. Tak, dokładnie. Jak pan ocenia tego rodzaju decyzję? Czy jest gdzieś kres tego wszystkiego? Bo mamy kolejną, na przykład Parlament Europejski dyrektywę przyjmuje, że od 28 roku żadnego ogrzewania na gaz, tylko pompy ciepła za kilkadziesiąt tysięcy złotych. No tak, to są olbrzymie koszty. Jeśli doszedł już pan redaktor do pomp ciepła, faktycznie interesowałem się tym, to są olbrzymie koszty. No prawda, będą programy w tej chwili zapowiadane przez panią minister Annę Moskwę, które będą wspierały finansowo. Ale tak czy owak, to jest minimum 70 tysięcy złotych. Tak, to są olbrzymie koszty. Sam się akurat nie zdecydowałem na to. Gdybym był młodszy, na pewno bym się zdecydował. Ale to tak na marginesie. Natomiast wracając do pierwszej części pana redaktora pytania, jesteśmy temu absolutnie przeciwni. No, będziemy poszukiwali również tutaj krajów, które poprą nasz sprzeciw. Do wczoraj jeszcze to były Niemcy, prawda? No, w tej chwili to się zmieniło. Ja muszę powiedzieć, że wiedząc o wspieraniu o takiej koalicji polsko-niemieckiej w tym zakresie, bardzo się ucieszyłem. Pomyślałem, że będzie tutaj skuteczny nasz protest i nasze stanowisko zostanie przyjęte przez Komisję Europejską. No, trochę się zawiodłem się na tym. Zobaczymy. No, nie będziemy składali broni. Na pewno będziemy protestować. Na pewno będziemy przekonywać. Tu duże zadanie i dla naszych ministrów, i dla naszych eurodeputowanych, bo to oni również tam i tu powinniśmy znowu to przed chwilką mówiłem o jednym głosie, o tym, że powinniśmy w niektórych obszarach takich ważnych dla Polski, niezwykle istotnych, również mówić jednym głosem. Więc tutaj liczę na również, chociaż pewno się przeliczę, ale liczę również na wsparcie polskiego rządu przez eurodeputowanych innych ugrupowań politycznych spoza Prawa i Sprawiedliwości. No, tymczasem oni głosowali za tymi rezolucjami. I jeszcze na ostatnie półtorej minuty kampania wyborcza. Padają różnego rodzaju propozycje. Rząd wprowadza na przykład kredyty 2% do mieszkań. Program ma objąć około 500 000 ludzi. Donald Tusk mówi o kredytach na przykład 0%. Wydajecie rodzinny kapitał opiekuńczy 1000 zł miesięcznie, 12 tysięcy przez rok. Tusk mówi o babcinym 1500 zł. Pana komentarz, 60 sekund. Ale to bardzo mało czasu na komentarz, ale warto przypomnieć o tym, że przecież Donald Tusk, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, bardzo krytykowali programy socjalne i 13 emeryturę, 14 emeryturę poddawali wątpliwość, twierdzili, że to wpływa bardzo niekorzystnie na inflację, a sami proponują programy no tak daleko i idące. Więc tutaj brak konsekwencji, ale też trzeba pamiętać i wiedzieć o tym, że zapowiedzi Platformy Obywatelskiej z przeszłości nigdy nie były realizowane. Ja wrócę do Senatu. Przecież pamiętamy taką propozycję referendum. 4 razy tak. Więc żaden projekt spośród tych 4 nie został podjęty później przez Platformę Obywatelską. A warto przypomnieć, że to było zniesienie immunitetu, likwidacja Senatu. Akurat za pierwszym rozwiązaniem jestem, za drugim nie. JOW-y i zmniejszenie ilości
posłów. Więc Platforma Obywatelska rzuca takie hasła, które później nie są w żadnej mierze realizowane. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia Sygnałów nie jest pan Stanisław Karczewski, były marszałek Senatu. Ciąg dalszy w naszych mediach społecznościowych oraz na stronie Jedynki. Panie marszałku, no właśnie, kampania wyborcza. Po kampanii będzie próba zrobienia, ukształtowania nowego rządu. Czy wyobraża pan sobie na przykład, jeżeli by wam zabrakło paru posłów do rządzenia, rządy wspólnie z PSL-em albo na przykład z Konfederacją, z którą się was próbuje teraz sklejać? Tak, tak, czytam i widzę to tak, że próbuję się. Pan pyta, panie redaktorze, czy wyobrażam sobie. Mam bardzo dużo wyobraźni. Ja sobie bardzo dużo rzeczy wyobrażam i również nie uważam, że te rzeczy są niemożliwe. Natomiast będziemy prowadzili tak kampanię wyborczą, no, żeby mieć większość po raz trzeci. Samodzielną większość. Na pewno jest lepiej rządzić w takiej konfiguracji. I o to będziemy zabiegali. Jest już powołany sztab, bardzo intensywnie pracuje, również nasi liderzy jeżdżą, rozmawiają z Polakami. Jesteśmy na etapie w tej chwili pisania programu, który przedstawimy, nie wiem, może czerwiec, może lipiec, to zobaczymy, w jakim tempie będziemy to robić, ale spotykamy się. Spotkania i z mieszkańcami rozmowy są niezwykle interesujące, bardzo potrzebne. Polacy chcą się spotykać z politykami, chcą też i spokoju. To jest bardzo istotne i ważne. Nie chcą takiej agresywnej kampanii, jaka jest proponowana i realizowana przez polityków Platformy Obywatelskiej. Chcą spokoju, pan mówi, ale z drugiej strony widzimy, że kampania jest w tej chwili, nawet nie kampania, bo kampanii oficjalnie nie ma, ale ta prekampania, no, która już trwa od lat, tak, jest brutalna. A jaka będzie? No, panie redaktorze, jak pan mnie pyta, to pewno będzie brutalniejsza niż jest w tej chwili, bo tak wszystko na to wskazuje. Z naszej strony będzie umiar, rozsądek, pragmatyczne podejście, a przede wszystkim merytoryczne podejście. Jesteśmy partią wiarygodną. To pokazaliśmy przez dwie kadencje. Jak powiedzieliśmy, że będziemy wprowadzali programy, to wszystkie programy zostały, czy prawie wszystkie zostały wprowadzone. Niektórych spraw nie udało nam się rozwiązać. No to jest mieszkalnictwo. To jeszcze dużo pracy z wymiarem sprawiedliwości, ale damy radę i po to jest potrzebna trzecia i czwarta kadencja Prawa i Sprawiedliwości. I na koniec, czy jakieś hasło nowe, pomysł na miarę 500+ w tej kampanii? Panie redaktorze, będziemy przedstawiali projekty, będziemy przedstawiali kompleksowy program i nie chcę uprzedzać, a też nie mam pełnej wiedzy. Marszałek Stanisław Karczewski, były marszałek Senatu, senator Prawa i Sprawiedliwości, był pierwszym gościem Środowych Sygnałów Dnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.